Siemaneczko, jestem Pepe, mówię nic, witam was na moim gospodarstwie. Będziemy się skupić na nowym kawałku, na nowym polu, które zostało kupione przeze mnie na blisko 49 tysięcy, 48 tysięcy z hakiem. Jest to pole przy rzepaku, już wam dokładnie pokazuję, które to jest pole, proszę państwa, jest to pole 141, liczące no rzepakiem. Więc no, dość ciekawe pole. Wiecie, no na kieszonkę powinno mi starczyć. No Janówki, nie będziemy mieli 12 tysięcy na koncie. Mamy, sprzedałem obornik. Właśnie sąsiadowi, bo naprawdę tego miałem tyle, że no szkoda było mi tego trzymać, a jeszcze mam tyle gnojowicy, że też pewnie będę chciał. Prawdopodobnie, nie mówię w 100%, ale prawdopodobnie też ją sprzedać. Bo no nie mam co z tym czekać, muszę troszeczkę mieć mniejszy bieg, bo czekać mi tak niecha na godzinę i starczy. Przyjechałem, bo trochę to poprawione było, przyjechałem to jeszcze raz tutaj mniej więcej talerzówką, zwałem na domu i zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. No jedno pole, no najwięcej, no po prostu nie mam. Nie miałem pieniędzy i tak zresztą teraz mam mało pieniędzy, jeszcze musimy kupić byki. Jedno to wiadomo troszeczkę trzeba będzie coś pokombinować pod tym względem, no ale tragedii nie ma. No i co? My maj, nasiejemy, na sobie kupujedzę. Ja ogólnie też ogarnąłem sobie pierwszy pokos traw, już w sensie ściąłem. Ściąłem sobie pierwsze trawy. Więc zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, jak to się uda. Nawet tą młodą tarę, którą przysiewałem, już postanowiłem przyciąć ją po prostu z tego względu, żeby zobaczyć jak to finalnie wyjdzie. Ją przyciągnę, zobaczę, sprawdzę. Szału nie ma, wiadomo jest ile tam miesiąc czasu, może nawet, no miesiąc czasu gdzieś pewnie, jak to siała była siana, a teraz mamy właśnie kolej ze sianą. Mniej więcej, no bo to później się wiecą, jest 19 maja, więc to jest później się wyznają na kieszonkę, chociaż aż mocno późno to jeszcze też bym polenizował, ale jest późniejszy. Na ziarnówkę raczej tutaj nie będzie, wszystko będzie przeznaczone na kieszonkę, no bo tej kieszonki będzie mi potrzeba ogrom paszy. Byki jeszcze są nieprzywiezione, niestety troszeczkę się pogmatwało, bo chłopaki mieli sprowadzić na tamte jakaś taka kotku mi czulowa trafiła i nie da się, mówi tak cielaki, wolę się nie sprzedawać, żeby nie było później pretensji, że upadały te cielaki czy coś mi z tego, no my dobra, no pierdolić będzie za jakiś tydzień czasu na ta partia byczków. W sumie czy to mnie aż tak zbawi, chyba raczej nie. I zobaczymy jak to wszystko finalnie powychodzi. Filmiczek elegancko się wysieje. Byłem sobie już nasiałem 60 hektarów po koledzy tym silniczkiem, bo mimo wszystko 60 hektarów nasiałem po 150 hektarów, to już mam 4,5 tysiąca, dobrze tak szybko kalkuluję sobie. No raczej chyba tak, no bo 1,5 tysiąca mamy hektarów, przepraszam, 7,5 tysiąca, tak? Kutwa, tak, 7,5 tysiąca, zawione z odpowiedzi, czekam tylko od nas, jak wiadomo, przyjeżdżają mu, bo po wypłatach każdy przyjedzie mi po zapłacę, po wypłacie z mleka, więc nie ma takiej tragedii, zawsze tu gdzieś będę śpieszył, na niach powinien mi to przywieźć, więc położę, lekkim tam kredycikiem, więc pomożemy. I wtedy kupimy te byczki, żeby już te byczki też właśnie były tak zakupione. Bo trzeba ogarnięte wszystko jest. Wszystkie byczki są ogarnięte, znaczy ogarnięte, pod byczki są ogarnięte w skoro, żeby w sensie pomieszczenie. Pomieszczenie, kuźwa. Cała bredzę. No, zadaszenie jest też ogarnięte pod byki i już. Więc jest elegancko. No teraz tylko tak, z tego odcinku będą cianokosy pełne, pewnie będzie gabienie, zgabianie i będzie właśnie rasowanie siana.
No bo chcę tą nową gryczkę też przetestować, jak ona będzie na niej wyglądała. Jak to będzie wyglądało, no jestem ciekaw pod tym względem. Wiecie, no na filmach inaczej testowana nie była przeze mnie, ale sąsiad testował. Znaczy, no sąsiad się testował, no, bardzo fajna. Tego mnie skusiło, to tylko, że on miał 360, a ja mam 420, tak? 60 cm na tym, to już troszeczkę jest różnicy, jakby nie było. No i wszystko pięknie, ślicznie. No jak widzicie, też się je bez podsiewacza, no bo w tym roku próbuję coś innego ogarnąć, no bo tutaj była zlewana gnojowica pod to. No ja zobaczymy, czy gnojowica odda lepiej, czy nawozy, wiadomo, nawozy też by się przydały, ale na kiszonkę to jeszcze może aż tak mocno nie będę się kosztował, nie wiem. Wiadomo, złoża przede wszystkim dostały już nawozu, wszystkiego dostarowały, żeby już można było elegancko robić. No tutaj nie zwalałem, tylko bala sobie podpiłem pod naszego case'a, no bo to powiem szczerze, niby to nie jest jakiś ciężki silnik, ale jednak już ten ciężar ma. Na pewno śnieg to ma. Aha, tak podejrzewam, że jeszcze dwa sezony ten silnik pociągnie i też będę planował pewnie gdzieś wciągnąć coś szerszego, większego, bo pewnie będę już planował pod tego większego case'a, jak uszczę się rzędówkę kupywać. Chociaż tego jeszcze nie wiem. Do procentowej pewności odpowiednio tego jeszcze nie mam. W zależności też ile będę musiał mieć na klientów do siebie. No bo powiem szczerze, no z roku na rok coraz z tych klientów jest, przybywa. Właśnie do mojego gospodarstwa zajeżdża i się pyta właśnie o właśnie siewów. Więc podejrzewam, że i ja będę chciał tutaj coś pokombinować, żeby po prostu zarobić troszeczkę więcej. I szybciej to po prostu też zrobić u innych gospodarzy. Czekajcie chwilę. Dobra, już wracam. Chciałem jedną rzecz zrobić. A nie, chwilę, musiałem spauzować, poprawić jedną rzecz tutaj. W tym silniku. A jeśli silnik tam nie sprawdza się. Zobaczmy finalnie, jak to wszystko wyjdzie. U nas drugi sezon ten silnik. W tamtym sezonie kupowaliśmy. Pejsan to mamy fajnie, bo mamy nawigację, o to mi chodziło. Więc wiecie, muszę też tak kupować taki silnik ewentualnie później. No, żeby ten silnik chodził mi właśnie z tym pejsem. No bo jednak to jest nawigacja, no bo to jest taki do siebie. Silnik elegancki do siebie. On dużo nie, tak naprawdę to duży nie jest. Nic w tym stylu, więc on naprawdę fajnie mi się sprawdza. To myślę, że jeśli rzędka też na upartego by pociągnąć jakiegoś spado czy coś takiego monosema lżejszego, podejrzewam, że też by pociągnął, bo jednak silnik wspomagający ma. Teraz tuza ma, więc tym bardziej myślę, że by chodził tutaj jak talala. Wiadomo, że on tego balastu nie potrzebowałby. Pan Mig ma niestety troszeczkę tak źle skalibowaną wagę, że jednak tutaj trzeba ten balast cały czas mieć, bo go miota. No ale to jest tylko gra, więc tutaj też nie ma co patrzeć na to. Ogólnie muszę popatrzeć z jakimś lżejszym balastem prawdopodobnie do niego. Bo to jest, nie wiem, to na 600. Myślę, że taka 800 maksymalnie powinna starczyć. No wiecie, to był balast kupowany na szybko. Znaczy to już tak powiem wtedy. I taki był kupiony. Tutaj też nie ma co się dziwić. Ale ma co robić. No i kosiaczki. Kosiaczka też prawda ścięta, ogarnięte, wszystko przesząsnąć, zgrabić i zebrać sobie właśnie to jeszcze prawdopodobnie w baloty będę zbierał, żeby już przyczepię tym teraz. A te pierwsze tamy nie wyciągać. Tak można powiedzieć. No tak, gdyby zamki dużo nie będzie, więc wolę chyba raczej sobie zawieźć w balotach. Już te dwa łączki. Myślałem raczej powinno mi starczyć. Na pewno wiem, że będę chciał też strzelać słomy. Bo jest słomy trochę dużo, a jednak chciałbym troszeczkę świeżej mieć tej słomy. Chciałbym mieć troszeczkę świeżej tej słomy. I po prostu tą starą będę sprzedawał. Znaczy, że ja już mam dwuletnią, tak nie trzyletnią słomę, więc tutaj trzeba będzie
momencie. No mamy tak, maj, czy mamy czerwiec, lipiec. I co będziemy mieli raczej siana, żniwa, żyta, pszenicy, jęczmienia. Mam jęczmień? Chyba tak. A jakby nawet, tu mamy żyta, pszenicy, owsa. Chyba wszystko. Właśnie wtedy jęczmień, przeżyta chyba prawdopodobnie. Lat nie pamiętam, co my dokładnie siedzieliśmy, bo tak prawdę mówiąc, nie mam kuźwa bladego pojęcia. Mamy 10 mieli? Nie, jęczmienia nie mamy. Ale pszenicy mamy przężyto i żyto. Przężyto i żyto. Mamy tylko te dwa kawałki. A tutaj to ja nie wiem, czemu mi się pokazuje. Tam coś jest zasiane. Fajnie mać, chociaż mamy owiec zasianych. Coś tam się może przybugowało. Czyli nie ma co stresować. No i elegancko. Teraz fajnie, bo ten silnik jest inny, sam nie mechaniczny, to nie trzeba go jakoś tam próbować. Będę na tych biegach, tylko na tym wałku, tylko po prostu sobie teraz elegancko to wszystko dzieje się na mechanicznej przekładni. Więc to jest fajne. Chociaż chciałbym, szczerze mówiąc, tak pneumatyczny silnik, patrząc na ludzi, którzy chcą właśnie się musiał. Ale zobaczymy. Na razie spełnia funkcję. Nie będzie mieli dwa takie silniczki, jeden taki mniejszy dla moich, na moje potrzeby, większy na zarobki, może pracownika zatrudnię właśnie takie rzeczy, nie właśnie zarobków, nie wiem, może kupię kombajn drugi, idę na kombajny i będzie ten pracownik, jeżeli pracownik będzie jeździł sobie na kombajnie w sezonie, na siebie, kukurydzy itd. A ja będę sobie po prostu tutaj oganiał te mniejsze kawałki, powiedzmy, przy sobie. No to taki jest, szczerze mówiąc, taki zamysł ogólnie, żeby iść w usługi, żeby mieć coś więcej niż tylko z tej gospodarki. Chociaż jeszcze zobaczymy, czy tak to właśnie finalnie wyjdzie. No teraz na pewno wiem, że jestem pewny. Jestem ciekawy, jak teraz te obecne żniwa, które teraz będą, jak mi oddadzą, bo chciałbym naprawdę pocisnąć teraz pola. Pocisnąć pola, dla mnie kupić te trzy kawałki, jakieś takie większe kawałki naprawdę. Nawet się zastanawiam nad kupnem, jeśli by oczywiście właściciel chciał tego pola. To pola chciałbym kupić właśnie sąsiadujące. Wszystko przeładać i zrobić jako jedno. Dość spore pole, no ale jednak by było już fajne poletko. No i tamto, wizawice, chyba ziemniaki teraz. Chciałbym, ale czy tak będą chcieli sprzedać, no to nie wiem, bo tam to jest akurat SKF, tam PGF, nie wiem dokładnie, no z kółek rolniczych, czy właśnie państwowych gospodarstw rolnych, właśnie, tego nie wiem, muszę dowiedzieć. Na razie ja wykupuję to, co jest jak najbardziej na mnie możliwe do wykupu, takie mniejsze kawałeczki. No wiecie, no zjeżdżamy, mam tylko dwa i właśnie to teraz dopiero zajrzyłem w poprzednim uczniku, no zapomniałem, że ten polek właśnie teraz mamy rzepak tutaj po naszej lewicy, no to jest właśnie zjeżdżawa. Ja się właśnie zastanawiam, które to jest polek, które mam zjeżdżało. No tylko mam dwa zjeżdżawy, więc nie jest tak źle. Naprawdę nie jest tak źle. Chciałem poszukać jakiejś zjeżdżawy jeszcze po na ziarno, ale z braku tego, że już jest poobsiewane, w sensie nie chcę jeżdżać, bo wiadomo, na chłopcie nie też będą się to zerwać. No to niestety to będzie na ziarno. U mnie na gospodarstwie nie będzie. Nie chciałem likwidować rzepaku, bo rzepak bardzo fajnie wykwit. Ma plon, znaczy ma potencjał, inaczej nie ma plon, tylko ma potencjał. A jak to będzie finalnie, tego nie wiem, to nigdy nic nie wiadomo. Weźga dobicie przyjdzie, czy cokolwiek mi już będzie z tego lipa. No wiadomo, teraz muszę jeszcze też powolutku, ale już się bać za ogarnięcie bizona, żeby już ten bizon był chociaż w 10% pewny,
wiadomo, te 10% to musi być takie, że jednak coś tam może być sprawdzone, ale jednak może coś być, no jednak może coś tam się stać, bo to jednak jest maszyna używana, a nie duże pieniądze, chociaż to 25 tysięcy to też nie jakaś tam mała suma. Więc no zobaczymy. I patrząc na to mówię, trzeba przejrzeć, lepiej zadzwonię do właściciela, który miał to poprzedni, tu dwa wioski dalej, to jest taki dom mojego ojca, który właśnie tam miał, no i może podjedzie, podejrzy po swoim pewniejszym okiem, ale no nie za darmo, podejrzy, sprawdzi, ja sobie na spokojnie wtedy będę miał ewentualnie możliwość wymiany czegoś tam, czy łożysk, czy nie wiem, czy kosy to nie. Teraz kosa przemyślałem, to przecież kosa to zaraz widać. No ale raczej tak, jakieś łożyska, nie wiem, jakieś tutaj jakieś mikro pęknięcia, których ja mogę nie dożyć, a on wie mniej więcej gdzie tam mógłby to być. No bo to trzeba tak przejrzeć. Też tak będzie mnie taki mniej więcej między, jakby to powiedzieć, między pracami będziemy taki mieli taki okno jeszcze roboczy, które można przygotować. Będą obiecane, chciałem, jak się mówi, zimę wybudzać, sprawdzać. No bo nie o to chodzi. Teraz dopiero na wiosnę będziemy dać, że już lata będziemy właśnie teraz sprawdzać, bo powiedzieć już na półmetku i lata, półmetku wiosny i lata, bliżej do lata niż do wiosny. Zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. No jeśli się zgodzi, no to ja się będę cieszył, jeśli nie, no to będzie troszeczkę Lipton. No trzeba popatrzeć się, ja się znam, ale wiecie, no jednak ktoś, kto miał ten bizon, tego bizona od nowości, bo gości miał od nowości, przynajmniej jak ja pamiętam, tego bizona miał, no to właśnie on będzie fachowym okiem widział swoim, czy faktycznie tam coś dolega. To wiadomo, każdy, bo człowiek jest po człowiekiem i na sumie może się pomylić. Ale no, przy żniwach nie chciałbym później stać i płakać, że się zepsuł czy cokolwiek. Bo już może się trafić, że gdzieś pojadę na zarobek bizonem. No widzę, że to będą takie niedociągnięcia, no ale wiadomo. Takie jest poletko, nie? Nic, proszę Państwa, człowiek na to nie poradzi. No muszę ewentualnie jakoś tutaj, nie wiem, nasyp zrobić, ewentualnie właśnie zgarnąć sobie te pole. Odsypać, znaczy zunąć tutaj na tym bolu, bo już to miało ręce i nogi, nie wiem, zobaczymy, będziemy kombinować to w późniejszym czasie. Zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Dobra, ja sobie będę też poprzecznie od razu strzelę, żeby to nie było lipy. I już mieć to z głowy. Tak mniej więcej będzie dobrze, na jeden przejazd będzie dobrze, czy nie będzie, bo to jest teraz pytanie za 100 punktów. Powolku zabieli. Czy nie śpieszy mi się aż tam, żebyśmy tutaj ten silnik sobie rozdupcyli, cokolwiek, lepiej sobie jechać wolniej, a on sobie da zrobić dokładniej, bez żadnych tutaj problemów, żeby to było zasiane. No i teraz mamy tak, ostatni przejazd tu, tam sobie poprzecznie jak będziemy robić, będziemy mieli spokój. Teraz pójdziemy sobie na ten rzepaczek wspomniany. O, to już trzeba wyłączyć, bo tu nie ma co tak mniej więcej nas tu skuś kiesa jechać, tylko trzeba tak mniej więcej to jakoś ładnie zasiać. No to nie wiadomo, będzie nakład, no bo nigdy nie jest pole perfekcyjne, tak? Pod tym względem, ale podejrzewam, że teraz jeśli się nie uda tego pola właśnie mojego po tej stronie, no to te dwa będą, no i pewnie tutaj pewnie wtedy będzie brzydko, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ewentualnie jakiś owies, bo nie wiem czemu bardziej mi po kukurydzy pasuje owies, nie wiem czy u was tak samo, ale mi strasznie po kukurydzy pasuje owies nasiać, no i chyba to raczej będzie albo owies, ewentualnie będzie żyto, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak to mi wszystko finalnie powychodzi z tym wszystkim. No i tak, no to co, ostatnie ostateczne siebie zrobione.
podcasty, posiana i wszystko w temacie. Teraz tak, potnąć. Czy nikt nie w tyle nic. Wiadomo, to jest takie pala, które trochę jest skupione się żony z tydzień temu. Co też trzeba się nauczyć tego terenu, jak wygląda. Aż tam ogólnie wiadomo, jestem ciekawy, jak to będzie teraz wyglądał koledzy po tej Gnojowicy. Gdzie na troszeczkę ograniczyć będzie trzeba te nawozy, czy jednak to jest moje błędne myślenie. Ale patrzcie, odnośnie rzepaku. A nie wygląda. Jest dość ładnie okrzywiony, wszystko jakoś fajnie to wygląda. Tam na drugim polu też dość fajnie to wygląda. Powiem szczerze, no jestem zadowolony. Zobaczymy, jak mamy tak dalej. Czekajcie, czemu mi... Raz tu mi kierownica zadziała, nie raz tu nie zadziała. To trudno. Była taka kawałeczek, że mi już przelatuje, było zajebiście. No ale jednak tutaj ten gościu nie chce tego kawałka strzelać. Woli ogółem zostawić, niż ma tutaj dotrzymać. No trudno. Lepiej, żeby to się manowało, niż ma się tutaj coś dziać więcej na polu. Ale wszystko fajnie, no czekajcie, muszę się wyłączyć, muszę się nie wyłączyć. Ciężko wyłączyć mechaniczny siewnik, no ale dobra, wiecie o co chodzi. Więc dobra. Wyjeżdżamy na gospodarkę. No i będziemy kończyć, no bo co, tutaj więcej nie ma nic do sądowania. Tylko teraz naścielić muszę wieką, bo jak tak przyjadą, no to muszę mieć tutaj wszystko ogarnięte co do joty. Dobra, myślę, przedłużam dzisiejszym odcinku, bo to na tyle. Jeśli takie się nam wszystko podoba, to ciepłe w ogóle komentarze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do godziny 14. Cześć.